Ten generator jest budowany z trafu powielacza telewizora, nawinięty mam 12 zwojów dodatkowym uzwojeniem z CWS-a, to jest podłączone tak. Dwóch zasilaczy, jeden 18,5 V, któryś mi go dał kiedyś z tym zepsutym laptopem. Wentylatorka do komputera i zasilacza do tego wentylatorka 12-voltowego. To się robi tak. Ustawiasz ta górna elektroda na tej śrubce. Tak. 5, ale lepiej 6-7 mm nad powierzchnią wody. Potem podłączysz ten czerwony kabel do srebra, to sobie musisz kupić. Ten drugi kabelek, taki szary tu w tym wypadku, podłączysz do mokrej elektrody. Ta mokra elektroda może być, nie musi być srebrna. Ona może być miedziana, tak jak w tym wypadku. To jest miedź, tak wygięto w taką spiralkę. Tu się srebro zbiera, widzisz? A nie. Czarne. To zamoczysz. To jest mokra elektroda. I ten szary kabelek podłączysz się do tego. I jak jest wszystko podłączone, to załączysz zasilanie, ale dopiero jak wszystko podłączysz i ustawisz i sprawdzisz, bo to jest wysokie napięcie. W twoim generatorze będzie 8,5 kV. To jest już pora tysięcy. Wiesz, jak to zaczęło pracować na świeżej wodzie, to ta woda się ruszy. Powinno być widać. Ta woda się ruszy tak długo, jak nie jest ustrukturyzowana. Jak się ustrukturyzuje, to ona się uspokoi i będzie nieruchomo jak kamień. Pomimo plazmy srebrnej, która do niej wlatuje. No i to trzeba robić, pora godzin. To będzie parowało. Bo ta plazma ma bardzo wysoką temperaturę. Wiadomo, łuk elektryczny ma około 6000 stopni. To porywa cząstki srebra z elektrody, pary. Można powiedzieć, że srebro paruje i uderza tym srebrem i prądem z powierzchni wody. Woda się nagrzewa pomalutku. Ale te srebro takie gorące, odparowane te elektrody, powoduje pewne sprawy w tej wodzie. Między innymi powstanie rodników OH, bardzo małych, można powiedzieć, atomowych cząstek srebra. I te cząstki są niewidoczne. Jak się zamoczy ta elektroda przypadkiem, tak jak mi się wczoraj zdarzyło, to natychmiast robi się mgiełka, te cząstki są za wielkie, widać je w świetle białym, widzialnym przez nas, przez oko. I niestety to jest takie coś podobnego, się powstanie jak ze zwykłych niskonapięciowych koloidów. A nawet mają różne kolory. Nie mówiąc o tych ablacyjnych metodach laserowych, to już jest całkowicie marketingowo sprawa, żeby ogolić klientów. Takie coś sobie może każdy zrobić w doma, może to pokazać Mariuszowi. I to mu niesamowity potencjał zeca. A że już ksiądz profesor Siedlak napisał taką książeczkę
tam tým pekným lečiu, pod titulem komu elektroniku. Dobře by bylo, že by to niekto rýchle počítal. A v zásade netreba, bo to už je prestaralé informácie. Teraz už nauka pošla do pšodu, máme 5G, a tam bude iný vplyv na ľudí. I to ti chcem tu dodať. Jak te budú, najprv ak to docane zrúbte, dobre, ak ide dolevo, budete vidieť vody, ak to odparuje, že by tá odlegosť utrímať tie 5, 8, navet centimetr medzi ľudstvom vody a elektrodom, srebrnom, ten lúk plazmy, že by bol krútky. Te cząstki są takie drobne, że nie powodują efektu Tyndala, tak to będzie pokazane pod koniec, jak mniej więcej środku tego filmu, bo zanurzyła mi się przypadkiem ta elektroda wczoraj i zrobił się normalny kolorik, w którym widać ten efekt Tyndala wyraźnie. No ale przy tych ppmach to wskazuje na to, że jak ją nabija 2000 ppm, woda jest kwaśna przez te rodniki OH, a efektu Tyndala nie ma. To logicznie myśląc, te cząstki są tak małe, no atomowe można powiedzieć, może pora atomów, one są nawet mniejsze niż metoda taką samo i no prądu zmiennego, bo to jest metoda prądu stałego. To wymyślił synek polski Zbyszek Golonek w Kaszub. Przypadkiem oczywiście, całkowitym przypadkiem, miałem z nim kontakt wcześniejszy. Szkoda, że mi tego nie posłał, powiedzmy, kilka miesięcy wcześniej. To po tym wypadku by mi nie wylecieli tyle mięśni. No a miałem sepsa. Poradni w koma, tyżeś też miał koma już po tym zawale. Ale teraz będziecie mieli, jak to się godzą, lekarstwo, ale nie na wszystko. Na sprawy bakteryjne i trucizn chemicznych. Ja tam wczoraj właśnie mi się to zdarzyło, że to się zanurzyło, bo jak pisał tekst polski do niemieckiego krótkiego filmu, który też dokleja do tego. I tam jest o tych wolnych rodnikach. Mało kto to zauważy, no to ludzie ignorują wszystko. Że te wolne rodniki rozwalają wszystkie syntetyczne trucizny. I podejrzewam, że jeszcze więcej rozwalają. A srebro o takim potencjale zleca, to jest 100 mV, neutralizuje wszystkie świństwa, trucizny w naszej krwi i pomaga je zobojętnić, podobnie do tych wolnych rodników, jak one to robią, że one są wydalane i nieszkodliwe biologicznie. Wynalazca tego urządzenia, które miało służyć w zasadzie do efektu Ebnera, uleczył podla ludzi już ciężkich chorób. No może Witek by nie musiał umrzeć, jakby to zastosował, ale ludzie za mocno wierzą, mniej księżą, ale przede wszystkim teraz wierzą profesorom z tytułami. A ci, jak zwykle, chcą zarobić na owieczkach. I ci, i tamci. Także mamy to, co mamy. To będzie chodziło, ubędzie trochę wody. Myślę, że jak to spadnie ten poziom wody, tutaj jakby da widział, że jest ponad centymetr, to doleja też filtrowany
i ta filtrowana woda, która dali plazmową, no powiedzmy 3 godziny. Ta kostronka wystarczy na dzień, jak ktoś jest chory. Jak jest chory w takich chorobach jak tymoż, albo jeszcze gorszych, tak zwanych prawdziwych pandemiach obecnego czasu, na które umierają najwięcej ludzi, a szczególnie dzieci, bo to jest, no rodzice nie wiedzą, co robią. No to na razie włącza i dalej by da pokorza, jakby da dolewa woda. Jak widać, punkt plazmy zaczął się chwiać i tańcować. Doleję jeszcze trochę więcej niż 50, to będzie połowa wyparowanej tej szklanki i połowa dolonej. Tak można mieszać, ale to uważać, pierzonem uważać. Nie, to kopło, to ja wiem, jak to boli. I to pora razu. I skróca ten łuk. Do paru milimetrów, bo tak, żebym jeszcze nie skrócił dzisiaj. Jeszcze raz. I to będzie ponad połowa wody wyparowane i dolone. Jak to mi wyparuje, to to moje setka kieliszku. Jak to mi jeszcze wyparuje, to już będzie koniec. Podejrzewam, że będzie około 2000 ppm. Każdy taki miernik CDS-u mierzy wszystkie cząstki przewodzące prąd, czyli atomy tego srebra, grupki tych atomów i te grupy OH, czyli rodniki OH. Te rodniki OH mają tą zdolność, to będzie na tym filmie, że rozbijają te toksyny, enzymy i inne syntetyczne świństwa, które my jesteśmy truci. No, 6 godzin było robione. Koniec. Włączyć to. Przemieszać. Rozłączyć po kolei ziemia najpierw. Potem podnieść elektroda, bo ciepło się zrobiła. Odłączyć od niej dopływ prądu. Wyciągnąć szklaneczka, pomieszać, no to woda się zrobiła ciepła, ale trzeba powiedzieć, że ponad połowa było dolane na ta sama ilość, jak teraz jest 250 ml. Trzeba będzie zmierzyć PPS na ciepło. Robimy troszkę światła, aby to zrobić tak, żebyście widzieli. Oho! To za dużo, no, ale to było 6 godzin. 27 stopni ciepła. Wytrzeć, jeszcze raz mierzyć. 0000. Czterocyfrowy miernik. No, 4000 mi wyszło. 6 godzin to będzie 3000. To znaczy, że starczyłoby 3 godziny. 3
3 godziny by zaczęło 28 stopni. To mniej więcej pasuje. Smak jest sarzonkowy miaki. Kwaśny. Ale PPM liczba spadnie razem ze spadkiem temperatury. Ponieważ jak jest temperatura, to wiadomo, że są ruchy cząsteczek szybsze i to urządzenie mierzy szybciej. No, każde urządzenie mierzy inaczej. Ja wybrałem takie, które mierzy najmniej. Takie coś należy pić. A w celach terapeutycznych radziłbym pić 2 razy dziennie setka. A to też trzeba trzymać w ustach ponad minuta przed ciągnięciem. Jak będziecie mieli wprawę i będziecie tego robić dużo, to możecie sobie spokojnie tym myć zęby. Wtedy zęby nie bolą, nie ma infekcji. I schodzi kamień nadzębny, czyli te bakterie są wykańczane. Jak już wspominałem, jestem zwolennikiem profesora Günthera Enderleina, Pierre Antoni Jacques Béchamp i doktora Alfonsa Webera. I moim zdaniem oni mieli rację, a cała medycyna obecna poszła w złym kierunku. Jak się nie wróci, to będzie miała coraz gorzej z leczeniem ludzi. No Piotr, życzę ci zdrowia. Jakbycie czasami zmusili do trzeciej dawki, to se wypij pół szklanki najpierw. Przed pół zaszczykiem 30 minut i po zaszczyku 30 minut drugie pół szklanki. A może lepsze warunki, żeby to robić niż ja, bo ja to muszę robić na parapecie. Pozdrawiam was wszystkich i zdrowia życzę.